Do Koprzywnicy trafiło ponad 4 tony produktów spożywczych, które przekazał Tarnobrzeski Bank Żywności. Tymczasowy magazyn, gdzie przygotowywane i wydawane są paczki z produktami, ma miejsce w miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach pomocy żywnościowej do potrzebujących mieszkańców gminy trafi ponad 250 paczek. Bezpłatna pomoc żywnościowa to pokłosie współpracy Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności. Burmistrz Aleksandra Klubińska przyznaje, że zainteresowanie tą akcją wśród mieszkańców jest olbrzymie. Ogromnym, że tak powiem, zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Koprzywnica spotkała się możliwość pozyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej. Pierwsze wydawanie odbyło się w środę, dzisiaj wydajemy, to już jest drugi kolejny dzień. Zainteresowane taką formą pomocy osoby zgłaszały się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, który prowadził również weryfikację przyjętych wniosków. Paczek z wysokiej jakości długoterminowymi produktami przygotowano ponad 250, każda z nich przypada na jednego z domowników i waży od 17 do 20 kg. W paczkach są bardzo wysokiej jakości żywność jest. Co? Olej, cukier, mleko, konserwy, ser żółty, makaron, gołąbki, mogłam jeszcze coś ominąć. Organizatorzy akcji rozdawania żywności zapewniają, że to pierwsza, ale nie ostatnia forma takiej pomocy, która trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców. W niedalekiej przyszłości planowane są kolejne takie wydarzenia.